angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Tym bardziej mnie to cieszy, że uważam, że język obcy to przedmiot, który powinien być obowiązkowy. I myślę, że te języki nie powinny być dla Was językami obcymi, wkraczając w dorosłe życie, kiedy będziecie pracować, podejmować inne wyzwania, to język obcy jest podstawą Waszej przyszłości. Dlatego pani Sandra, czy nadal odczyta, komu wręczę nagrody i zrobi to z ogromną przyjemnością. Za udział w konkursie z języka hiszpańskiego gratuluję wszystkim i dziękuję za udział, jak zawsze liczny. I pierwsze miejsce zajęła Sylwia Piotrowska. Gratuluję Sylwia. Zwycięstwa, proszę bardzo. Drugie miejsce niestety Iga, która jest nieobecna, ale również brawa dla Igi. Trzecie miejsce zajęła Martyna Kruszka. Brawa za pierwsze miejsce. Pierwszych miejsc są trzy ex aequo. Jest to Mikołaj Dzioba, Marcin Bedołek i Aleksandra Maciowa. Także gratulacje, gdy będę przez siebie przekazywać gratulacje. Jeszcze nagrody. Drogi medal zawsze. Drugie miejsce, z tego co widzę, jest nieobecna Iga Kryza. I trzecie miejsce, znowu egzek, po dwie osoby. Wielkie brawa Łukasz Wołyński i Antek Jan.